przypadnie dla artystów polskich, więc mamy ich 5. Więc cieszę się ogromnie, że przyczyniłam się do tego, że jedna więcej z nas pojedzie na igrzyska. No, medal z Baku na pewno jest też cenny ze względu na to, że było to pierwsze igrzyska. Pierwszy są to medal dla Polski, jak i medal historyczny. Wpisujesz się w historię. Dokładnie. Nie powiem, że zawsze chciałam to zrobić, zawsze chciałam być w czymś wyjątkowym, w czymś pierwsza. Udało się. Dlatego ten medal i ten są tak samo cenny. Teraz... No? I teraz jakie plany na najbliższe miesiące? Troszkę odpoczynku już, trochę spokojniejsza głowa, bo jest ta kwalifikacja? Znaczy wiadomo, że ona jest spokojniejsza, nie musimy się martwić o przyszłoroczne dodatkowe kwalifikacje. Czy odpoczynek? No, wczoraj wróciłam z regat w Portugalii, gdzie wygrałam sprinty organizowane przez firmę produkującą kajaki, przez firmę Nelo. Wszyscy myślą, że już odpoczywam, no niestety w środę wyjeżdżam na test olimpijski do Rio. Jedziemy przetestować tor. No i po tych regatach dopiero będę miała zasłużone wakacje. Mogę się pochwalić, że prezes Józef Wojnarowicz zafundował medalistom Mistrzostw Świata 2 tygodnie na Hawajach, także fajne wakacje, myślę, że zasłużone, także już nie mogę doczekać. A po wakacjach? Po wakacjach trzeba wrócić na treningi. Na pewno zaczniemy tak jak w zeszłym roku krótkimi zgrupowaniami w Cedniewie, w Bałczu, w Poznaniu. No i później już w listopadzie jedziemy pierwszy raz w listopadzie już na wodę do Sabaudi. No i już trzeba będzie naszym głosem trenować. No, zawsze, trener zawsze mówił, że w roku już z olimpijskich trenuje się najmniej, więc sprawdzimy tą teorię. Ale myślę, że będziemy podobnie trenować jak w tym roku. Dobrze, bardzo dziękujemy. Dziękujemy. To oddaję.